prywatem ten wspaniały pancerz, który noszę. Nie, przysięgam, czuję się jak postać ze Standing. Taki ładny plecaczek z tyłu, skafander. Brakuje ci jeszcze tego przerażającego bobasa. Nie no, mam bobasa, spójrz, toki jest. Akurat dostaliśmy. Fajno. Nowe challenge questy? Chuj, nie nowe challenge questy. Nowe main questy. Nowych nie ma, doskonale. Najgorsze jest to, że oni mi ostatnio coś tam mówili, ale za bardzo naśmiewaliśmy się z Toki. Toki tak. Łopierogi. Gdzieś którędyś się wyjdzie na pewno, cześć Sebastianie. Jeszcze nie wiem gdzie, jeszcze nie wiem którędy, ale gdzieś na pewno się wyjdzie. Chyba, że Toki mnie przepuści przez Tokiji Kongenji. Czy jak to A, czyli ostatnio to jest to, co na czym w sumie byłem. No jest. No cześć tak. Sebastian. No tak, tak, tak. Tutaj mniej więcej w tym miejscu kończyliśmy. Pierogi. Najlepsze. Najlepsze jest. O Boże, przeciwna. O, nie jest to, co chciałem zobaczyć. O, to ten. Trujące bagno level. Yep. Czy jak w każdych porządnych soulsach, czekaj, co? Ja was nie mam czasu to naprawić. Tak, jest to krew. Świetny zapach. Kurwo. The smell of the game. Yep, au. Ale to nie trwało długo. Teoretycznie mam ta furia, ale nie chcę go używać. Jeszcze trochę i będę zmuszony, to prawda, ale to inna sprawa. Jolo. Nice. Jolo. Czy on był na coś podatny więcej? Nie ty, tylko ty. Na hamę. Czy mam hamę? Nie mam hamę. Doskonale. Dobra, to tak jak jest. Yeah. Plus. Chciałbym mieć więcej many na protagoniście. Cześć, Sylwia. Yo. Chciałem zapytać to, co się je, ale... Cześć, Packu. Witam. Dobra, leczmy się. Postarajmy się nie umrzeć na pierwszej walce. Byłoby wskazane. A nawet miłe. No. Znaczy ja wiem, że ludzie są tutaj dla moich wypierdolek, ale wolałbym nie. Czy można grać z tym demonem? Produktywne dyskusje na steamowych forach brzmi jak... Nie? Brace yourself. On mnie wyleczył. Wow. Jesteśmy zmotywowani. Adam, mamu, to są Adamy. Lifestone damy. Rakshasa nie miał różnych designów w serii? Kojarzę. Wydaje mi się, że w Nocturnie wyglądał zupełnie inaczej. To nie kojarzyć, powiem szczerze, bo... Powiem tak, kojarzę głównie ten design. Zaraz ci powiem. Dawać filmmaker jak te personel 3 albo nie kupuję. Oh no. Oh no. Znaczy, żeby nie było. Ja sam bym chciał, żeby była ten film protagonistka, ale to nie jest tak, że jej brak będzie mnie jakoś bardzo bolał, tak? Byłoby to na pewno fajne pod... Kurwa, Poison. Pod kątem tego, że przynajmniej w Portable to się wiązało z tym, że przy okazji mieliśmy dodatkowe social linki zupełnie oddzielne, tak? A okej, okay, dobra, już wiem z czego wynika moje... Tak? To twierdzenie, że Rakshasa wyglądał inaczej. W Nocturnie Rakshasa pojawiał się jako niepoprawna nazwa Vetali w wersji angielskiej. Ta pomyłka została naprawiona w remasterze. A, to ja nawet nie kojarzyłem, powiem szczerze. No, bo on wygląda jakoś tak dziwnie. Znaczy, ja wiem jak wygląda Vetala mniej więcej, ale... Mhm. O, Kingu sobie poszedł. Ojo, ja tylko chciałem pogadać. Doktor Dupler.
najgorszy Mega Man w historii. Ej, czat, tęskniście za wyścigami? Nie chciałem tego, moje ciało, skoro już sam spoilujesz. Ja nic nie spoiluję, to jest taki hint. To takie bardzo subtelne. Czemu? What? Czemu notatnik nagle zmienił mi się na angielski? Chciałbym pozmienić się ogólnie system na angielski? Nie. Ale znaki mi się jakoś pojebały w notatniku. Please let me go. Jezu, czemu okay. Harpie ma jakiś taki dziwny derp face? Znaczy... Nie wiem, wygląda jakoś tak znaczy, niedopracowanie. Wiesz co, twarz ma okej, okay, ale to, że ma na głowie ktoś pojęty szyszką, a orzechem. Dam ci hapeki. Nie chcesz hapeków, ty kurwa. Tyle mam na głowie, no nie mogę. Ile temu nie chciała hapeków, ty kurwo jebana. No. Dobrze. No. Typowe. Dobrze. Ja rozumiem, że już jednego demona zakrytowałem i A, tej trzeba było drugiej strony przejść. Nie za dużo ci tych demonów? Słuchaj, mam jeszcze... jeden slot do wykorzystania. A chciałbym możliwie uzupełniać kompendium. To wiem. Na pewno jest to użyteczne dla twojego potencjału fuzjowania. Czy to kolejny z... Pamiętam, że któryś z demonów miał bardzo wielki wkurw na swojego ojca, więc tym razem nie powiem mu, że jestem jego matką. Znaczy jego ojcem. Czemu pachnę jak człowiek? Bo zjadło mi się człowieka. Zajebiście. Ale ja tu mam... Ja nie jestem człowiekiem! Jesz inne demony! Au. Ja pierdolę. Dobre. Pomarańczo. Ajej. Ajajaj. God bless Safuri. Tak samo jak God bless to, że po walce my przynajmniej wstajemy. Dobra, Wilczu weź... Dobra, okej, nie Wilczu. Tutaj mogę przejść i pewnie będę mógł też z tej strony odblokować. That's so me. Jestem taki dobry w maszowaniu przycisków. Jak ja to robię? Ważna umiejętność, na przykład speedrunnerzy bardzo sobie cenią. Yep. Maszowanie. Yep. Z pewnych niewyjaśnionych przyczyn. Tym razem na pewno się uda kopią. Kopen. A podejdę. To też mi dać. Lifestone. Dzięki. Wow. Dzięki stary. Co ja bym bez tego zrobił? Wow. Lifestone of Legends. O nie. Już jestem absolutnie przeżarty tym memem. It's doomed. Spokojnie. Jeszcze nie jest aż tak nadużywany. Bardzo ci śpieszę. To dąż do mnie. To pójdziemy razem. We shall go together. Okej. Okay. Podobno ci się śpieszyło. Na to jednak masz czas, rozumiem. Okej, okay, to ja chyba też znajdę czas na coś innego. Nie chcę umierać. Jest to preferowana opcja. Mało kto by chciał. Wiesz co, biorąc pod uwagę, często słyszę od ludzi, że ale bym se kurwa umarł. To bez poza mnie. Naprawdę to jest znacznie częstsze niż się wydaje, to więcej tu cidny. Posmuti proszę. Jak już tu jestem, to od razu się wyleczę medią. Lubię jak mi się odpalają aciki, ale interfejs mi nie pokazuje co to są za aciki. Mimbi pod za przejście gry. To. Nie, dostałem za Golden Armor. Misha Guji, chcesz do mnie dołączyć? Jak to działa? Nie mam pojęcia. Okej, okay, przynajmniej hejci.
Kalorysa, tak kiedyś się boi, czy też tak nie uważasz? Op. Ja nie będę zaprzeczał czemuś, co widzę na własne oczy. Good. Gudo. Bierz wszystkie moje lifestone'y. Bierz trochę mojej kasy. Nie idę lot. A niech ci będzie. Good. Dołączył, wow. To coś nowego. Nice. To znaczy, że nie mogę już więcej dołączać demonów. Doskonale. To jesteś wolny od tego. Chyba, że pójdę fuzjować i zacznę dołączać kolejne. Bo to też jest coś, co mogę. Niebezpieczne pytanie mam. Aha. U którego Dopplera był Z-Saber? Drugiego czy drugiego? Chyba. Dobra. A może u pierwszego? Nie mów takich brzydkich rzeczy do mnie. Ty, nie pamiętam teraz. Serio. Doppler to ten ziomek od żył. Doppler to ten ziomek od efektu, że ci karetka przejeżdża. Doppler. Nie, no czekaj. Poczułem się sprowokowany? Nie, ja to zaraz sam ogarnę, spokojnie. Ja ci powiem. Spokojnie, to na pewno bardzo szybko mi zajmie. Chyba to ki. Okej. Note to self. Lepiej jest zostawiać któregoś z dwójki BitByte przy życiu. A, nie wiem, nie miałem wrażenia, że ten przeciwnik, który jest w zamian, był jakiś bardzo trudny. Dla mnie jest jakiś turbo dziwny. Pewnie kwestia przyzwyczajenia. No bo na razie to ja chcę się wrócić podleczyć, to na pewno. Ej, w sumie nie wiem, czy nie zerknę, co ja mam do sfuzjowania. Dobry plan. Bo trochę jednak. Nie po to mam pełen stok, żeby... teraz wszystko tam sobie się działo. Ciekaw jestem, ile masz, jak teraz w ogóle levelowo przedstawiają się twoje demony? Większość jest zauważalnie niżej niż ja, bo to tam jest na 50. No to wtedy faktycznie fajnie by było je zrobić. Jestem przyzwyczajony, że ten skurwiel wielu ma Makabima. Nienawidzę Makabima. Na niego teoretycznie mnie stać, ale nie wiem, czy chcę. Popatrzę sam w tych. Ui, 44, co tu jest ciekawego? Isztar, mów mi jeszcze. 90 magii? Tylko demony, z których się robi, nie są najlepsze do tego, mam wrażenie. Ej. Bo jeżeli mógłbym przenieść głównie status albo gana taki. Jakby demon fajny, ale ataki niekoniecznie. Więc... Demon fajny, tylko ludzie, kurwa. Yep, to też. Dobra, zobaczmy jeszcze, czym są pozostałe na 44. Supporty plus gun. Może tak? No i wygląda w miarę legitnie, żeby przekazać dalej. Drzewo. Ciekawe, czy możesz zsuzywać Yggdrasila. Chyba tak. God damn it. Na pewno w Saint Journey był, kojarzę, że w Pulse był. Chyba co dalej mamy?
silki? Divinów nie chcę fuzjować, bo ewoluują. Tutaj mam wrażenie, że byłaby fuzja dla samej fuzji, a nie wiem, czy to chcę robić. Aidawata... To może być całkiem rozsądne. To wygląda co najmniej dobrze, bym powiedział. Jeszcze ziąga albo szok. Niech będzie ziąga. I może być nawet. Jeden ze wspaniałych wielkich słoni. Bez szabelki w ręku. No niestety, taki trochę uważam, że podrabiany. Na smoki z szabelką w ręku przyjdzie jeszcze czas. Hell yeah. Yep. Mamuto, ma Bufula, Resist Fire, czyli będę miał bez słabości, Bufula. Czego ona nie ma, czy on? Ha ha ha. Ja to chciałbym już 50, żeby mieć więcej skilli. L. O. Czy coś jeszcze jest na wyższym poziomie w miarę? Zobaczmy. Kinki. Mortal Jihad. Mój znienawidzony typ ataków, by the way. Bo to są ataki typu, jak przeciwniki ma, to są wkurwiające, bo za często krytują, a jak ty je masz, to za często podują. Teoretycznie może. Jak to zazwyczaj bywa. Yep. Mam wrażenie, że moveset, który przekazuje, jest absolutnie okropny, ale zawsze to demon na wyższym poziomie. Nej. Co tam jeszcze mamy? Z Kukunoczego raczej nie chcę robić rzeczy. Niech będzie. Wrzucę mu dosłownie wszystko, co mam. Guldur. Hello, Gemoniam. Hi, Gemoniam. You're not what? That's kind of confusing. I know the helmet. I just want to stop her babies. Oh, alright. Okay. I see. Ale mam potwierdzenie, że ten Zero jest, Z-Saber jest faktycznie w tym. Aha. O, wow. Przegrałem go. Nice. W sensie bossa przegrałeś? Tak, zero straciłem. Czyli nie masz Sabera? Tak, więc chyba po prostu wczytam save'a. Wiesz, że na wyścigu tak nie można. Wiem. Ale to nie jest wyścig. Wiem. Jeszcze. Jeszcze. A to ulubione Moservi. Ja bym brał. Zaraz będzie full. I have a safe drive. Oh, Salamander. I'll be streaming for like 2 hours. Maybe a bit left. Less than that. High fire play. Spicy. Gdy mnie też wymaga 2 konkretnych demonów. Z drugiej strony, tyle dobrych rzeczy można przenieść. Tyle listów można przenieść. Tylko salamandry mają ten problem, że one bardzo specyficznie się fuzjują. Bo to są bodajże takie, jak normalnie te pierwsze tiery wyżywiałki, tylko że o 2 tiery do góry, albo w dół. Więc zależy na to się trafi akurat.
zerknę jeszcze w sumie na podstawowe fuzje. Digo, Lander, Quentigo. Ogólnie bardzo mało rzeczy mogę wykorzystać do fuzji. Dobra, na razie zostawię. I tak trochę sobie pozgadniałem rzeczy. To co, standardowe pytanie. Kto nie ma skilli? Wszystkich jeszcze. Wydaje mi się, że do Balora włącznie wszyscy mieli? Dobrze pamiętam? Nie, Balor jeszcze czegoś nie ma. Balor, skakuj. Bo Brigitte ma i Lilim też ma. Okej, czyli możemy chyba... Balor tak. To mi się z tymi skasowaniami kojarzy. A było coś takiego. W tych Sorołach któryś W Sorołach był ta... Vari był chyba... bossem? Zamiast tego, zamiast nietoperza. No tak mi się wydaje, że niby pojawił się nietoperz, a on potem go brał i ten... zgniatał. Boże, gdzie ja miałem iść teraz? Poza tym, że do Tsukiji Kongonji. A najlepiej przez słabe demony, ewidentnie. Boże, ale mają 20 poziom. To ja to robię. 20 poziom? No, ten po lewej miał 20. Nie za mały. Okej, chyba albo zrobię autowalkę. Zwłaszcza jak widzę tego charge'a. W sumie to nie żebyś miał, mógł narzekać, bo po prostu będziesz miał łatwiej trochę. Z jednej strony tak, z drugiej. Po co ja to biję? Mniej expa. Mniej expa, więcej szans, żeby stracić zasoby. Yep. Zwłaszcza, że jednak jako protagonista nie mamy za dużo many. Cześć, Tate. Manashi. Manales. O, Johto. Yep. We'll be infiltrating from underground? Huh? Yes. The divine powers have sealed many of the passages, but there are still some unknown to them. Okay. Jak możemy wejść do Tsukiji Konganji? Najpierw wejdźcie do Tsukiji Konganji. Yep. Cześć, Tate. Ale nic swojego, znam uczuć. Niech Toki się tym zajmie. Yes, let her do it. Pogamy sobie w jakiejś zabawce Dixa. Przykro mi. Nie no, jak zero któreś to jeszcze okej. Jak w któregoś Zetixa to naprawdę mi przykro. It's hidden, all right. Ja muszę kiedyś zagrać w końcu tego adwenta na streamie. You're holding up this entire enterprise. Ty nie grałeś nigdy w adwenta? Grałem, tylko chodzi mi o to, że na streamie chciałem przejść. Let's go, Nanashi. Ja się będę trzymał, że przeszedłem drugie. Nawet jeżeli zabiję, to tylko mentalnie. Dla mnie ta gra została przejśnięta. Trzeba modę do muzyki. Czy ja wiem? Oba z Dixem miały w początku muzykę nawet bez modów. Yep. Jakby wiem, że są te... nie powiem, że demasterowane, tylko te aranżowane płyty, które też całkiem dobrze brzmią, ale to nie jest mimo tak, że nie da się słuchać oryginałów. A propos, cześć góry. No to nie jest 04. Mau, 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 mau. O kurwa. Znaczy ostatecznie jest wszystko pozostaje kwestią preferencji. Najbardziej taktyczny abort mojego życia. Czy demony są za silne tylko dlatego, że od nich uciekłem? Naaa. Okej, nie pełnię drogi, a z tego samego błędu. O mój Boże, drzewaka nie są podatne na ogień. Najgorzej. Legacy Collection jako opcję, well... Nigdy tak nie było w Legacy Collection, nawet mimo, że Mega Many teoretycznie chyba 4 i 6 mają całkowicie nowe aranżacje całych soundtracków na potrzeby zrobionego na PS1 edycji Complete Works, mhm. Która była dostępna tylko w Japonii, ale to są jakby zupełnie nowe rzeczy i też ich nie ma do wyboru.
A to są bardzo ładne ścieżki, bardzo ładne aranżacje i niektóre fajnie było móc posłuchać. Nie ma tak dobrze, niestety. Monka S, ten demon powiedział, że jego piersi to teraz nasze? What? Chyba, że jestem już naprawdę ślepy i widzę to, co widzieć, ale wydaje mi się, że nie jesteś ze mną aż tak źle. Gryfa nie mam. Pamiętam, że Gryf był skurwysyny i nie chciał nigdy do mnie dołączać. Me hungry. A proszę, masz jedzonko. Dagda akurat miał jedzenie. A Balmoth Rising. Kurwa! Nie. Lifestone? Niech będzie. Trochę many. No dobra. Me like you. Doskonale. Tylko jesteś nie ma żadnych piosenek, jakie były w wersjach japońskich. I mean... Znaczy, no to może być jakiś tam... właśnie... Z muzyką często jest tak, że jest mnóstwo podmiotów powiązanych z... tego, ogarnianie tego całego pierdolniku to jest... katastrofa. Jakby spójrzmy na... Soniki, za Sonikiem 3 dalej ciągnie się smród Michaela Jacksona i jego wkładu w te ścieżki. Na tyle, że bodajże wersja w Sonic Origins ma pozmieniane ścieżki, gdzie tworzył je Michael Jackson. Jezu. W tym zakresie. No. Welcome. What? To jest całkiem fajny temat, w sumie jest taki jedna niezła produkcja o ścieżce dźwiękowej Sonika 3. Nie, na YouTubach. Jacko, ja wiem jaka produkcja jest jeszcze lepsza, jeżeli chodzi o muzykę. SMT3 Nocturne! Cieszę się, że myślimy dokładnie o tym samym. No. Świetnie. Demonem nie... Mania czasem nie jest na przecenie, albo była... Pewnie często bywa. Tam też coś było, ale no... Pewnie tak, biorąc pod uwagę, że jakby takie prawa autorskie miałby Michael Jackson. Czy chodzi o jakość plików audio, jeżeli chodzi o Nocturna, to jak najbardziej? Ja powiem szczerze, że ja aż tak bardzo tego nie odczuwam, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to może być problem dla ludzi bardziej wyczulonych. Z Nocturna... Znaczy, oficjalna wersja jest taka, że chyba stracili master tracki? Tak mi się wydaje, no. Nieoficjalna wersja, że to są lenie pierdolone. I nie chciało im się nagrać od nowa? Nie chciało im się dosłownie korzystać z wersji, które są ogólnie dostępne. Są na YouTubach po prostu oryginalne wersje wysokiej jakości, nawet nie odtworzenia. Tylko literalnie to, jak te ścieżki powinny brzmieć w wysokiej jakości, to istnieje. No ale to na YouTubie, więc oni nie mogliby z takich rzeczy korzystać, nie mów tak. Mogliby, bo to jest ich! To już nie jest ich, bo jest na YouTubie. God damn it! Tak nie działa! Nie, to ty nie powiesz. I oni zrobili, co prawda, odtworzenie, na przykład Normal Battle jest odtworzony, ale słychać, że to nie jest to samo. Ja jako osoba, która, no, siłą rzeczy bardzo lubi Battle Theme z Nocturna, Normal Battle, uh-huh. I bardzo dobrze go zna, to ja jestem bardzo wyczulony na punkcie tego, że... Jak coś brzmi. Albo raczej w tym przypadku, jak coś nie brzmi. Jak kurwa działa, a raczej jak nie działa Frog Ride Armor? What the fuck, man? Możesz nim skakać. Super, myślałem, że on mi robi coś, że pod wodą jest skuteczniejszy. No, może strzelać i wyżej skakać pod wodą? Jej! Ale gówno. Cześć, czy ty nie... Czy ty nie uważasz, że jesteś u dopera? Tak. To
Czekaj, ty nie zbierałeś... Nie, musiałeś zbierać rzeczy u tego Skrolla. W sensie? No bo tam też trzeba było token mora wykorzystywać. Nie trzeba było. Nie no, jak nie zliczyłeś token mora, to nie mogłeś chyba ten tam na górę skoczyć. Ale nie musisz. What? Możesz po prostu naładowaną... No, możesz sobie stworzyć platformę naładowaną bronią Buffalo. I ona ci pójdzie do góry. What? No. Ta jest gra na X3 z pewnych przyczyn. Będę musiał zobaczyć to, o czym do mnie mówisz. Mhm. Bo chyba nie rozumiem. Znaczy, trochę rozumiem, co mówisz, ale nie rozumiem, jak to dokładnie wygląda, o tak powiem. Generalnie naładowana broń... O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. widziałem najważniejszy przemysł w grze. Oh, więcej many. Tate, powiedzmy... Znaczy, nie, to nie ma związku z urlopem, to jest inny związek. Radziecki. Ale generalnie broń naładowana Buffalo tworzy bloczek, nie? Taki klocek, taką jakby platformę. I ona po prostu unosi się na wodzie. Więc w tym wodnym pomieszczeniu ona jest wypychana do góry, przez co możesz sobie pójść niejako skrótem do znajdźki, która tam jest. W ten sposób czaję. No. To nie wiedziałem, powiem szczerze. Ja też nie, właśnie. I zawsze używałem programu do tego. Aha, ja chyba też, ale ewidentnie nie jest to konieczne. Chłop, to fitanet, kiedy trzeba to obmyśla na wyścig? Znaczy to jest coś, po prostu zobaczyłem w jakimś filmiku. Aha. Bąk. Znaczy Rider Mory są o tyle użyteczne, że mogą ci przytankować trochę obrażeń momentami. A Sahim nie celuje? Nie, przecież taki dobry support jest. Była dobrym supportem, póki mnie nie leczyła, ani buffowała atak drogą. Asahi did nothing wrong. Asahi did nothing. Asahina did nothing. Asahina? Cześć, czy ja tam mogę... Kurwa, nie zgadnę, nie wiem. Wejdę tam? O, mój nie wszedł. Mogę wejść. Wszedłem. Open up. Nice. No ja właśnie też generalnie zazwyczaj korzystam tylko po to, żeby itemy zebrać. To nie jest tak, że używam ich do czegokolwiek innego sensownego w X3. Fajny efekt, że... Jestem kaskaderem, że wciąż, robię w Hollywoodzie. Że wciąż trzeba jakoś te itemy zebrać. To ile tych certyfikatów masz? 4. Na bogu. Ye gods. Jeszcze trochę... Ye god. Jeszcze trochę i wezmę sobie zaraz drugą kartę dźwiękową, tylko po to, żeby była do moich normalnych głośników. A co się dzieje? Nie, ta moja kąpie mi dość mocno trzeszczy i w sumie... Zaczyna się zastanawiać, to farki czy karta. A ty nie chciałeś, nie miałeś sobie kupować jakichś nowych do słuchawek. A. Nie do głośników. I do słuchawek jak najbardziej działa. O nie, sztylecik mi się skończył. O nie, jestem tak bezużyteczny jak zawsze. Uff.
Stanie to nawet. No, w sumie. Biorąc pod uwagę, o kim mówimy. Zobaczyłem sobie ostatnich 7. Tak mi przykro. Nie, że hejcił X7 czy coś. No. To nie jest tak, że jestem z tego bardzo mocno znany. W sumie to wezmę sobie, pogadam z Lalokiem. Dzięki za kamyk. Ktoś jeszcze czegoś cenie? Zobaczę, czy może są jakieś te nowe apki, albo coś, co mógłbym chcieć. Wezmę sobie to level recovery w końcu. Level heal. A, czyli to ma dwa poziomy, jeden w piachie. No, czemu to tak działa? Bo SMT cię kocha. Yep. Tak jak zawsze, kiedy projektuję nowe systemy buffów. Kocha. Kocha mnie, tylko nie tam, gdybym chciał, żeby mnie kochało. Uff. O Jezu, resist. Na co wy jesteście podatne, Wajze? Na to też nie, ewidentnie. Okej, na raz, Younger. Kurwa, jeszcze żyje. Jeszcze żyje. O Jezu. Holy fuck. To się źle skończy. Powiedz, że to wygląda źle, to jak nic nie powiedzieć. Ten blaster do mnie w chuj bolał. Ach. O, League of Legends. Okej, stopione. Jak moja cewka zapłonowa. Mówisz, że Ark trwa jeszcze? Znaczy nie, Ark... Znaczy ja będę na przejażdżce dzisiaj i wtedy będzie jakby... Aha. Całkowita pewność, ale to po prostu był problem, z którym dzisiaj się stawiłem do majstrów, że cewka się stopiła. A majster ci powiedział, nie ma się czym przejmować. Nie, majster powiedział, że... majster wymienił. I kurwa bless. Mam nadzieję, że już wszystko będzie okej. W końcu ile można się użalać jedną rzeczą? Tak, ile jeszcze BL270 Silver Scrape będzie w garażach? Gdyby lepiej... Sięgam... Gdyby planety nie ginęły jak muchy. Cześć, Hienald. Przysięgasz? Czasami używanie Z-Sabera jest po prostu mało wygodne. Jest bardzo mało wygodne, bym powiedział. Czy to jest najwspanialsza mechanika w historii mechanik w tego typu grach, czy mi się wydaje? To może być najzabawniejsza mechanika. Yep. I hate this level. Teleportujące drzwi. Teleporty balansu? Yep. Hello. Ktoś tu umiera? What? This is bad. A tam pomagać. No ja ogólnie mam straszny problem z Kinaldem. Zarówno za etap, jak i za bossa. Etap jest frustrujący przez to, jak łatwo deployedy mogą umrzeć. Pamiętam, że miałem sytuację, gdzie deployed mi się zespawnował i umarł w tej samej klatce praktycznie. A boss, no... Boss to boss. Burn! Ok, dostajemy klucz do korytarza. Nice. Pamiętam, tak jak... Kojarzę jeszcze, że widziałem Toki przy swoim pierwszym przejściu Apokalips, tak
tego fragmentu ogrywki już na 200% nie kojarzę. Divine Powers, Hetalia. Yep. A skąd ja miałem wiedzieć, że tam ktoś jest? O Boże. Bo teraz tak, jeżeli dobrze rozumiem, tutaj, ta, to też jest zwykłe. Czemu nie mogę ich po prostu pokonać? A myślałeś o tym, żeby, bo ja wiem, grać lepiej? No, oni mi nie pozwalają grać lepiej. Jesteś pewien, że to nie jest EU issue? Tak. Dobra, czekaj, bo jestem ślepy i wypadałoby ogarnąć chociaż jedną część moich pozostałych szarych komórek. No teraz tak, tutaj jest ten kolega, do którego jak podejdę, tam będą mi krzyczeć, że o, jak ty śmiesz? Nie rób tak. Nie można, tak? Jak ten śmieć, śmieć, śmieć? I co, ja tutaj mam wrócić? Ty na bok dzień? Czaj. Chyba, że jestem jakiś bardzo upo dzisiaj. No tutaj mówię, że nie mogę, jada, jada. Stamtąd przyszedłem. Tu są te jedne. Przez te się zaczynam zastanawiać, że to nie jest jedna z tych wspaniałych łamigłówek, gdzie rzeczy są zależne od fazy księżyca, ale to raczej nie jest taka. Tutaj była tak na mi klucz dawała. Tutaj jest kolejny przeciwnik, więc nie mogę tam iść. Więc no, jedyne co mogę to wejść tędy, ewidentnie. I to mnie cofa tutaj, tutaj sobie drzwi otworzyłem, tu mnie zablokują, tu mnie zablokują, muszę stąd wyjść. Nie widzę innej opcji. I gotta go, my people need me. Przedokady się wracaj się uleczę, I guess. A no, przy okazji gdzieś zostawiłem te. Zostawiłem jakieś drzwi. O Boże, i tak będę musiał się to wrócić. Zobacz, ten napadasz, tak? Bardzo trzeba było grindować. Ja to nie przypominam, szczerze mówiąc. Hello, chcesz mnie puścić? Dziękuję. Nie mam many, żeby się z wami użyć. Welcome. Ostatnie dwa poziomy elfów to trochę jak już to wymagały. Mega Man Zero nauczył mnie, że używanie elfów wpływa na rangę, więc nie powinno się używać elfów. On ma score. Nie no, to ma jakieś namacalne znaczenie, okej, okay, więc... Yep. Jestem w stanie zrozumieć troskę o rangę. No, zwłaszcza w zerach, gdzie dostajesz techniki za wysoką rangę. Wiadomo, że czwórka jest pod tym względem wyjątkowa, bo raz, że elfy nie wpływają na rangę, a dwa, że... Dobrze mówię, elfy nie wpływają na rangę? To nie jest tak, że pewien... Albo do pewnego, momentu? No właśnie, albo do pewnego momentu, no. Ale i tak samo to, że mogę z nich korzystać, to już dużo więcej niż w poprzednich częściach. Tak. Ale szkryt potężny, holy fuck. Maxowe kiedyś nabija wraz z postępami w grze. No, czyli praktycznie... Pamiętam, że jest coś takiego. Czyli praktycznie można było używać elfów. Czekaj, tu nie, czyli tędy. Masz jedną robotę nawet. Zrobił dobrze, dziękuję. Masz jedną pierdoloną robotę. Pralkę w ranie. Yep, we did it. The absolute method. No, samą stąd. Na haldzie nie możesz chodzić do elfów, doskonale. YOLO? Najwyżej mnie zabiją? O, Valkyrie. Poszła sobie w chuj.
ale nie jestem pewien, czy z drugą chce się urzec. Patrząc po tym, co ostatnio mi Blastainem porobiła. To trochę bardzo bolało. Dobra, gdzie jeszcze mogę iść właściwie? O, tego dawno nie było. A nie, bo to najpotężniejsze. Kamek. Dobra, ich zobaczcie, jest Zio. Szkoda, że Mazio nie mam, ale nic na to nie poradzę. O mój Boże. Ja tylko chciałem trafić. O. Houston. Czemu ta holda ma dajny już? Może to tak, że powoli ty też już powinieneś mieć demony, które mają dajny. No, chciałbym mieć, ale ewidentnie to jeszcze nie na mnie pora. O, let's go! No to co? Chyba muszę... We're up all night to have fun, we're up all night to get lucky. Chyba muszę znowu licznik odpalić. Mam dwie kadrze, by the way. Widać po tych mitach, co nie? Dlatego... Wygląda to, że Sigma jednak mnie nie pokonał. Dlatego jednak nie... Wow. Suku kadrze, by the way. Dlatego nie lubię używać po pierwsze suku kadrze, po drugie rzeczy, które wpływają... Znaczy, które mają niską szansę na trafienie, o, to chciałem powiedzieć. O, patrz, jak chce, to potrafi. Co to, holda 3? Nie, goddammit, ale przynajmniej dużo ekstra wpada. Uj, dużo ekstra. Mana gain. Bufula i ciąga przechodzą, doskonale. Szywana się uczy Spring of Life. Szywana. Nie. Ma Bufula Mudon. Ten Fogbeth kusi, ale... Mój protagonista nie ma many na taki wyszkany zakręcia jak Fogbeth. No niestety, biorąc pod uwagę, ile to gówno kosztuje. Yep. Czemu miałbyś mieć wygodny sposób do debuffów? Tak, wygodny dostęp do debuffów. I mean, to by fair, przebyliśmy, że to jest jednocześnie debuff na agility i na atak. I że dlatego on tyle kosztuje. Kolejny quest pad, Balor może się nauczy. Agidine, doskonale! A propos. O, ja pierdolę. Chyba zaraz tego pożałuję. 20 many na Energy Dine? Fajnie będzie. Ale mówię coś o tym, że to chyba czas, żeby mieć Energy Dine. I ogólnie Dine. Dobra, czyli tak, ty już nie masz rzeczy... Gryf? Znaki zapytania? Szywano dopiero co się nauczył, Kushinada ma 2 skille w skakle. Zając chyba jeszcze ma jednego. No, może Mediamy się nauczy, mam nadzieję. No bo teraz cztery ważne pytanie, gdzie ja mam teraz iść? Ten, bo stąd przyszedłem. Nie chcesz kupić apki do nawiania HP? Kupiłem sobie część tej aplikacji, w sensie taką niepełną. Bo druga też mnie kosztuje... Do pełna mnie kosztuje tam dodatkowe 30 parę. Chyba, gdzie ja tu mam iść?
Może jednak dacie mi się z nimi pobić, co? Nie. Nie, nie, nie. But thou must. Yep. W tym przypadku but thou mustn't. Tak. Tutaj też nie mogłem... Chyba, że nie wiem, jakiś magiczny sposobem przechodzę przez te drzwi i tamtego przeciwnika nie ma, ale no nie wydaje mi się. No nie, on tu cały czas jest. Możesz sobie posprawdzać każdy, każdy członek partii, jaki ma tu dialog. Yep. Nie no, żarty żartami, ale dosłownie nie widzę przejścia dalej tutaj. I mam wrażenie, że w tej części też byłem już wszędzie. To mnie bardzo niepokoi. Znaczy, tutaj coś jest w dół, ale... O Boże. O Boże, o Boże, o kurwa. Mi warto zaufać. Cztery kamyki, spoko, bieraj. Kasa, bieraj. Widzisz, że wystarczy kobiecie dać kamyki i kasę i nagle stwierdzić, że jesteś godzin zaufania. Potwierdzone info. Pokczam? Zero seksizmu, by the way. To jeszcze raz, bo mapa mi pokazuje, że coś jest tutaj. I to rzeczywiście coś jest. To jeszcze nie wiem co. Kurde, obszarówka jakaś by się przydała. Najlepiej tak oka nie zużyje mi tej many, ale to nie za dużo wymagam. Hello? Is it me you're looking for? Nonsens. Silence. Power punch. Nie do końca chciałem zużywać tą fianturę, ale niech wam będzie. Leave it to me. Wiktor się wcale nie brzmi lepiej. Wróć, oba by Wiktor się w japońskim... tak, nie brzmi lepiej. Ja już nie wiem, co ja dzisiaj mówię. Mam wrażenie, że to ostatnio u nas częsta przypadłość. Yep. Osobiście nazywam... Starość. Chciałem powiedzieć, że nazywam to starością osobiście, goddammit. Jedna szara komórka. One brain, I don't know why. Dobra, z Valkyriami gadałem. Na co wy jesteście podatne, ty mi powiedz. Na Zio. Jednocześnie jak na to, że one są odporne na fizyczne, to trochę się niepokoję. Dobra, panik wszedł, więc jest okej. Czemu ja nie mogę mieć tyle many, ile mają te... Ile mają moje demony? Zazdrościsz. Owszem. Będę zazdrościł bardzo długo. Chyba mam sporego laga, brzmi znajomo. Twitch ma czasami tak, że on tak miniaturowe doczytywanki robi i z tego się robi całkiem duży odstęp. Yep. Niby jedna, druga, trzecia, a potem nagę. Czemu ja jestem 50 godzin tyłu? Diana 42... Gunpla? Gunpla? Yep, Gunpla. Ja nie chcę Polimpę, skoro mam Madness Needle. Po co mi Polimpa, skoro mogę mieć Polimpę na kółkach?
Jeszcze czekasz ten drugi skill, który się uczy, to będzie jakiś multi-hit gun, to już w ogóle będzie zabawa i interaktywność. Gundam. Jean-Claude Gundam. Don't stop the cock. Gundam. Dobra, to powinno być nieco lepsze. Bo Diana powinna tutaj to ucieczkę, jeżeli dobrze myślę, jak to działa. Czy dobrze myślę? Zobaczmy. Yeah! Nice! Od razu lepiej. Let's go! Kolejny encounter. Cieszę się, że akurat teraz mam ją w party. Myślałem, że będzie więcej. Zawiodłem się. Gryf ma już wszystko, jedu, szybko. Może dlatego, że tylko trzy umiejętności, ale... Rzadko który demon ma tylko trzy w sumie teraz, jak o tym myślę. Zazwyczaj są to przynajmniej tam z cztery. Dobra, po Gryfie kto wpada? Po Gryfie niech wejdzie... Ten kolega jest nie, żeby miał być dużo bardziej użyteczny. Ale wejść może. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jest Diadinaj. Dużo. Dobra, wnioski końcowe. Jakkolwiek Z-Saber jest nieporęczny, tak mimo wszystko trywializuje końcówkę gry. Yep. Chociaż są na przykład na rematchach, nie wiem, wolę na Beatla używać jego słabości, bo syndrom. Nie wiem, czy z Seahorsem nie jest podobnie, bo on ma klatki nieśmiertelności. Mhm. Generalnie jak coś jest mobilne, trudne do uchwycenia, to chyba wolę używać słabości niż Sabera. No ja bym się nie dziwił, ja bym się bardziej komfortowo czuł używając go na ten. Na Horneta. W sensie słabości. Heal Pleroma. Na. Dobra, generalnie to ja idę na obiadek i pewnie niedługo po tym będę sobie wyjeżdżał, także ja opuszczę. Aha. Strumyk, to bawcie się dobrze, trzymajcie się ciepło i cześć. Udanej, bezpiecznej jazdy. Dziękuję, bajo. Dobra. Bajo. No i dobrze, zrobiliśmy to w takiej kolejności jak jest, bo dzięki temu nie będziemy musieli się backtackować. A bez kurza byśmy tutaj ewidentnie nie wyszli. Tylko w takim razie chciałbym odrobinę party zmienić. Dostałem powiadomienie, że mogę wejść na grę Civica. To co, z tym za mnotko raz szłem? Znaczy co? Ja nic nie wiem. Może kiedyś sobie kupię mnotkora, jak będzie na jakieś pytanie. Bo tak, żeby go kupić za pełną cenę, to jednak... Aż tak mi nie zależy. Who are you? What are you doing here? A tak tylko szpieguję. Nie przejmuj się. We must silence her. You're Toki. Those old crones from the Yuriko faction must have sent you. Może? Yuriko led us astray. There's no future fighting in her name, but Maitreya is different. With him, there's a chance we could be one. Stać jednością z bogami? To brzmi co najmniej dwuznacznie. Mąka jest. Our belief in Lord Maitreya will save us. You should send your souls to Lord Maitreya as well. Czy możemy, nie? Kobieta gay. Zgaduję, że słabości to one za bardzo nie mają, ale... Stalić nie też chodzi. Okej, na pewno nie na mody, jeżeli już. O mój Boże. Teraz pożałuję swoich niemądrych decyzji. Z
Sprawdzałem, czy może są podatne na famę albo mu do au. Au. Zacząłem podpisać przeciwnika. Na buffu też nie są podatne. Nie podoba mi się póki co bardzo mocno to, co się dzieje w tej walce. Kobieta geja. Raku Kadża i będę wierzył, że Asahi mnie wyleczy. Diana niestety nic nie zrobi. Jezu! Jakby dziękuję za buffy, ale to boli. No i tak z ciekawości. A, to mi też magiczna tak podbija. Nice. Wiesz dlaczego to się będzie sprawdzać? Top kick. Dobra, ta runda. Raku Kacza. Czy Diana wciąż jest nieprzytomna? Już jest przytomna. Blasaru? O mój Boże, one są odporne. To mi się nie podoba. Aż to wygląda jakby... O Boże, to boli. Dobra, Wilczo nie żyje, to mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Kto może wejść w jego miejsce? Najlepiej nie ktoś, kto fizycznie bije. Spróbuję może status ponakładać. Ej, czej. Czy ja właśnie znalazłem najbardziej tanią strategię na tę walkę? Hold up. To nie może być tak proste. Nie uwierzę, że to jest tak proste. To nie ma prawa być tak proste. Oni mają też KQ i nie będą mnie bić się fizycznie. Fine. Rozumiem. O, pani wchodzi, nice. Ja tam mam dużo many na te takalny. Czuję się jak dobry gacz w SMT. Mało. Jak ja mogę być takim dobrym graczem w SMT? Idźmy dalej. Przejście Lapis Lazuli. Czy Lapis Lazuli ma jakąś swoją taką ładną własną polską nazwę? Teraz jak o tym myślę? Bo nie kojarzę tak z głowy. Lazuryt. Jest spora szansa, że jest to czego szukałem. Dobra, weź ziągę i sprzedaj, plus. Ale wiedziałem to, że ten Spekan w ogóle był niepotrzebny. Nie, dobra, będzie potrzebny. Będzie potrzebny. Yep. A to już mogę auto po prostu zabić. Trochę expa. Sneak attack. Might make physio attack doing enemy turn. Effect pierce instant. Jeszcze chwilę i poważnie. Zacznę rozważać się po prostu wrzucenie w toki jako supporta. Tak z ciekawości, żeby te instant kill obczaić.
Hello. Oj, debata. Czy mi się wydaje, czy debata mógłby stanowić problem? Nie chcę tego sprawdzać na chwilę obecną. Mam mało many, okej. Aha, czyli jedne i drugie drzwi prowadziły w to samo miejsce, tak naprawdę. Tu nikogo nie ma, czyli pokój. O, nic efektywnie. Chwilowie wyboru. Dosłownie. Dobra, jeszcze raz. Czym ty jesteś? Podatny na ogień, na muto. Hello. Nice. Ładne obejrzenie. A on to nuluje. Jestem ślepy. Nie wiem, czemu się wydawało, że on tylko nie nuluje, tylko jest odporny. Czy moja opinia 02 się jakoś zmieni, zależy, jaką miałeś wcześniej i z jakiego powodu? Ja pamiętam, że moja początkowa opinia o 02 była dużo gorsza niż moja opinia po czasie, że tak powiem. Mało. A skrzynka, czy ja pytałeś tu najpierw pójść? O. Dlaczego tacy jesteście? Dlaczego oni tacy są? Powiedzcie mi. O, wywiało. Ktoś chce ze mną pogadać. Pojawy kamyk. Dobra, to kto może wejść? I guess, że robimy to tak. A, cześć, Diana. Kopę lat. O, live są to, było bardzo potrzebne. Ja na tej pozdaję, że te dwa jest lepsze od jedynki. Ja się z tym generalnie zgadzam, że jedynka jest gorsza. Zresztą zazwyczaj tak jest z Mega Manami, że ta pierwsza część jest gorsza, bo... O mój Boże. Pojebało was? Ciekawe, czy każdy z tych drzwi można rozwalić i przejść przez nie? Pewnie tak. Bo nic nie ma. Mam nadzieję, że tak to nic będzie leczenie jakieś. To jest moja jedyna szczera nadzieja w tej chwili. Bo nic nie ma. Siema. Jedynka. Nie mówię, że jedynka jest zła. Po prostu jedynka nie jest jak dla mnie tak dobra jak następne części. Wolę jedynkę od czwórki. Czasami mam wrażenie, że jestem jedyną osobą, która lubi czwórkę. Pożałuję tego, prawda? Prawda? Okej, zdążyłem. Ledwo, ale zdążyłem. Ja też lubię 04. Wreszcie, ktoś kto ma gust, to znaczy to? Nie no, śmieszkuję, żeby nie było. Bąk. Akurat opinii w kwestii 0 raczej nie szkaluje, jakie by ich ludzie nie mieli. BN1 to najdokładniej gier też jest taki sobie, znaczy BN1 ogólnie samo w sobie jest takie sobie. Nie trzeba dodawać, że na tle innych gier. Au, 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 au. Czy ona mnie zabije? Nie, ona sama umrze. Ledwo, ale umarła. ZX Advent nie grałem. Advent jest specyficzny, bym powiedział.
ma sporo usprawnień względem pierwszego ZX-a, ale jednocześnie jest bardzo miałki, jeżeli chodzi o formy, które się dostaje. Jakby poza mobilnością nie czułem za bardzo potrzeby, żeby używać form w ZX-a. Poza formą ZX. Także no, bardzo trochę się boję tej walki, szczerze mówiąc. Zwłaszcza jeżeli potem jeszcze jedna holda wejdzie. Okej, nie weszło tym razem. God bless. A nie będzie. Dostajemy pandemic bomb. Przyjemnie, przyjaźnie. Starforce nie tkałem, więc właśnie tutaj nie mam. Ja Starforce'a dwójki nie tkałem jako jedynego. Trójkę przeszedłem jako pierwszą. Zresztą nie, mam wrażenie, że u mnie jest trochę taki bardzo duży mem, jeżeli chodzi o przechodzenie tych. No, przechodzenie gier. Że zdecydowaną większość gier przechodzę w kolejności 3-2-1 z tego powodu. Nie wiem. Nie jestem w stanie tego sensownie wyjaśnić. Tak po prostu to wygląda. Ja pierwszego ZX-a absolutnie hejsę. Nawet nie, że nie lubię. Ja pierwszego ZX-a hejsę za system mapy. I raczej ciężko byłoby mnie przekonać do tego, żebym polubił pierwszego ZX-a. Co ja takie pytanie? Czemu ludzie zawsze stawiają tak nisko tego? Tak nisko stawiają z do 4. To mnie zastanawia. Mam wrażenie, że ma sporo usprawnień. O Boże, sporo usprawnień wręcz względem nowszych części. Znaczy starszych części. Niestety ta rzeczka dla mnie zawsze była taka trochę niewyjaśniona. Góry się uczy Mazanne. Mazanne nie jest fajny, I guess. No ja zaraz Wind Breath'a może. A bo zaraz Fax Equal'a. Tak zróbmy. Osobiście, no nie oczekuję, żeby boisz się za innych. No mi jeżeli chcesz, to śmiało. Ale tak jak mówię, to nie jest coś, czego bym się spodziewał. Beat of Life. Mechaniki S04 do mnie nie trafiają. W sensie masz bardziej na myśli to, że możesz mieć inne bronie przejmować od przeciwników. Tak jak potraktowana osobość. Jest chyba źle z moją pamięcią, bo nie jestem pewien, do czego się odnosi z osobowościami. Zintegrowano ekskile z żywiołami. A, w ten sposób. Okej. No, jest to taki bardziej klasyczny system, można powiedzieć, tak? Że bardziej, że jakaś technika jest czyjejś słabością, a nie, że... Ulala. A nie, że cokolwiek jest słabością, jeżeli masz odpowiedni żywioł.
bąk. To jest dobrego charge. Może by teraz kanterka. Jeden ma taki hitbox, że nie trafia, że gra tak, gdzie technika miecza leci po ziemi. Ojej, to przypomina mi się ich piątka pod tym względem. I używanie słabości Shadow Devila. Przecież to była Moldenga. Chciałem kamerę sobie. To nie powinno trafić. Holy fuck, to nie powinno trafić. Czy mi się zdaje tak, jak mam pasek maksowany, więc mogę się bić. Tylko teraz nie pamiętam, czy to Zero konkretnie miał tak okropnie słabością, czy ich też na Shadow Devila. Bo pamiętam generalnie, że to było rzeczą, ale tak dokładnie szczegółów już nie. Ich raczej nie. Właśnie wydawało mi się, że ich miał łatwiej. Zresztą... Nie licząc rzeczy typu dash cancelowanie, to mam wrażenie, że ich ogólnie ma trochę łatwiej na bossów tych późnogrowych. Ale to mówię, takie trochę moje bardziej wrażenie, aniżeli fakty dokonane i tak dalej. Bo z Teemo mi się łatwiej walczyło i z Shadow Devilem wydaje mi się, że też łatwiej się walczyło X-em. Także... Nie wiem. Kojarzę po prostu takie, że było łatwiejsze jako X. O, siema, Kopolat. Nie będę miał na tego maziągę, by the way. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Błagam, dobijcie. Kurwa. Kurwa. I... Wow, na hita. XD. Wiedziałem. Wiedziałem. Ej, on Dianę. To ona jest na sam podatna. Czy ma kogoś, kto jest odporny na stun i na... Ciebie, kind of? I masz blastarą? Skakuj. Przyda się, przyda. O, dzięki, Asahi. Jeszcze szkoda, że im śmirka nie dała tego. O, jedu. Pomocy. Dobra, YOLO. Chuj mi w dupę, YOLO. Skakuj. Raz się żyje. Czyżby? Ale tego dawno nie było. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem licznik na trójce w sumie. Ejtan z X7 to jest pierdolony mem, a nie ten. W X8 to jeszcze nie było aż takie złe, ale jest w X7. Ejtan był absolutnie katastrofalny. Zwłaszcza przez to, jak ta mechanika okropnie działała pod względem tego, jak się... Jak trzeba było ją aktywować. Earthquake? Bąk? Już myślałem, że czwórka wejdzie.
O, baby! I ktoś mi zrobił rzeczy zauważanie 57. Znaczy, często spotykam się z opinią, że X8 jest za bardzo gimmickowate. I że pod tym względem X7 pada lepiej. I jakby jestem w stanie przyjąć taki argument, tak? Bo rzeczywiście jest bardzo dużo miejsc, gdzie rzeczywiście jest ta gimmickowatość. Summon Stone. Tutaj były twoje drzwi, czy twoje drzwi? Dwoje. Przeboleję już ten jeden kawałek mapy. Wyjątkowo. Siema. To chyba fajnie wyjść dobrze. Chodzi o iframe, pokażę ten cofienie. Oj, tak, tak, najlepsza mechanika. Nigdy nie widziałem lepszej. Nisko popełnić sudoku na ten widok. Czerwanie. Nice. Nie była to najpotężniejsza ziąga, ale będę musiał przeboleć. Znaczy właśnie ta część 3D bardzo mocno nie wyszła X7 moim zdaniem. I to jest ten duży problem. Dlatego też mam wrażenie, że Victorciem potem było dużo mniej takich rzeczywiście 3D etapów, tak? Albo nawet sekwencji 3D bym powiedział. Nie wiem na ile to kwestia tego, że twórcy rzeczywiście widzieli jak to się przyjęło. O Boże. No nie wróciłem on ten. Ja mam bardzo dobry zestaw teraz. To można się bić. Dopóki mam manę, to mogę się bić. Ja się boję wracać do X8, bo mam wrażenie, że jakbym teraz się wrócił do X8, to że moja opinia by powiedziała nawet na szyję. O kurwa. No jak? Ona szminka miała! Czemu to może wyjebać przez Smirka? Ja pierdolę. Co za jebany mem, holy fuck. To nie powinno tak działać, holy fuck. Czuję się ojebany, holy fuck. Holy fuck. No i co ja mam z nimi robić? Spierdalajcie wszyscy. Mam na myśli demony. Nie wiem, żeby nie było. Was bym nigdy nie wygonił. Przynajmniej mogę ich kurwa szczelmować. Słodka to będzie moja zemsta, jak ich kurwa zabije. Ojej, czarmujecie się, biedaczka. Ojej, ale mi kurwa przykro. Mam nadzieję, że trzejście jak mi było przykro. Ojej, to ona się jeszcze nie uczy. Miod jest acceptable. A z takim pytaniem to doszli na w sumie. Nie wiem, na ile on akceptuje miód. Wydaje mi się, że tak, że on czysto kupkę nie akceptuje. Ale tutaj głowy nie da sobie uciąć. In before zaraz przychodzi taki, co ty kurwa do mnie pierdolisz? What are you pierdolić about? Mieliśmy dzisiaj w robocie rozmowę o tym, że prawdziwy pracownik korpo potrafi mówić tylko wtrącając przynajmniej jedno losowe angielskie słowo do swojego zdania. I najgorsze jest to, że rzeczywiście to zauważam. Jak rozmawiam z ludźmi. Kurwa, czekajcie.
bo nie wiem, czy mnie. To słyszę, jak mi kabel brzęczy odrobinę i... jest tu silny demon, tutaj też jest parę silnych demonów. No, cześć, Diana. O, Pelat! I co, naprawdę nie będę miał żadnego leczenia przed tak zwanym silnym demonem? Może jednak. Zastanówcie się. Przemyślcie to. A tak ciekawa właśnie uwaga. Okej, czyli to był ten. Pożałuję tego. Jezu, aż mi palty popadało. To jest niesamowite. Dobra, spróbujemy tak na razie i zobaczymy. Zobaczę, czym przyjdzie mi się mierzyć, a potem zacznę się martwić się, jak palty do tego dostosować. A najgorsze jest to, że muzyka brzmi jak prawdziwy boss, a nie... jakiś mini boss? Ich sześć ewidentnie potrzebowały jeszcze pojrzeć w piekarniku. Poza obecną niepojęcznością. Ich 7 gra się dużo wolniej niż większość X-ów, jak dla mnie. To jest też dla mnie bardzo złe. Jeżeli gram w X-a, który jest wolny, to czuję, że coś poszło nie tak. No właśnie zasugerował, że jest też złem. No ja myślę. Mudo? Hop. O mój Boże. Ama? Nope. Gun? Nope. Ogref? Co z tej Mionio? Czekaj, on ma szyturę? Co jest, kurwa? What? Najmocniej przepraszam, ale co on odpierdala? Okej, okay, podatny run. To jest duży... duży plus. Fogdef niech wejdzie. I teraz jak wiem, to mogę go przynajmniej za mną trochę spanować. Albo ma za mną. Au. Au. Okej, okay, przynajmniej zaczął budować. Zaraz czuję, że będę sopował demony, zwłaszcza Shivana, który swoje już zabił. To muszę wymyślić na co. I potem genet dobrze wyjdzie akurat, że jeszcze się nie buffowałem w żaden sposób. Bo ty nie masz nic więcej, bardzo nie. Dobra, czyli przydałoby mi się coś, co jest odporne na fizyczne ataki. Czegoś takiego chyba nie mam. Jest kinki, ale musiałbym go wstać. W sumie, czekaj, to kim ja memowałem wcześniej? Halo? Tobą memowałem. Czyli będę musiał go przyzwać jakoś. Muszę na chwilę, tymczasowo chociaż kogoś ten, kogoś stawić. Wydawało mi się, że ktoś miał u mnie... to była Sabatma?
Albo nie. Zaj tak, stawię plety, żeby po Fangdrake do WoW. Najwyżej potem go zamienię na coś innego. Dobra, wy zaatakuj. Ty Fangdrake. Zmniejszenie ataku tutaj mi bardzo mocno pomoże. Zanma Stone. Media? Okej, media. To pomoże. On się buffuje dalej. Berserker God Valkyrie to najlepsze, to mnie może spotkać. Berserker God dla mnie to jedna z gorszych rzeczy, które mnie mogło spotkać. Dobra. Więcej debuffów. Więcej trzeba. Tak długo jak nie zacznie się leczyć, to nie będziesz leczej. Teraz chyba będzie atak już na mistrz, więc będę mógł chyba zamienić na coś innego. A media? Agile Mao. A Javelin Rain Boli. On teraz mi jedną turę ujebie. Ale to nic nie szkodzi. Chciałem sobie wstawić tego Kukunochiego, ale widzę, że nie będę miał możliwości za bardzo. Chyba, że... Mam samą stronę teoretycznie. Po coś one są i nie lubię tak... Nie lubię za bardzo tego, że nie wykorzystuję przedmiotów. Więc kiedyś trzeba zacząć. To co? Tetrakan. Znaczy widzę, że on ma też magię, żeby nie było, tak? Więc to też nie jest tak, że to mi będzie z automatu wszystko wygrywać. Ale przydać się może. Chyba bajo. Szukali śmierć wszedł. Chyba zobaczmy. Zanma. Ma Zanma. Czy któryś status na niego może zadziała? To mnie zastanawia. No. Kurwa, on to blokuje. Ja pierdolę. Przepraszam, że chciałem używać statów w moim JRPG-u. Już nie popełnię więcej tego błędu. Ah, god fucking damn it. Okej, bind przynajmniej może wejść z tego, co widzę. Oj. Aha. Aha. Ataki, ty głupia jebana kurwo. Nie. Biorąc pod uwagę, ile mamy siły, to nawet nie miałem zamiaru próbować. Bonk. Bonk. Weź go zaatakuj. Weź te takalni. Jakby trochę dziękuję Ataki, bo dzięki temu raz, że on sobie będzie więcej zadawał, a dwa, że... ja mu więcej zadaję, ale jednocześnie... Poison Sweden... Czy Pandemic Bomb wejdzie?
No, też blokuje. Znaczy, jeszcze odbijam fizyki, chciałbym zauważyć, bo... Powoli mi się kończy mana. Au. To było silne 7 hitów. W sumie tylko już o tym mowa. A ja muszę już hapek kończą, powoli. Czy to wystarczy? Chyba nie, ale spalić nie zaszkodzi. Nope. Śmiałbym się, jakby taka Saki dobiła. Ajir Mao. A, TTK nie został. Nice. Czyli ojebałem samego siebie tym, że myślałem, że TTK zostaje na to, gdzie mi się te polty wpierdoliły. Nice. Not nice. Ale to poszło wyjątkowo zgrabnie, jak na to, że musiałem robić mocną żonglerkę demonami. Wyśmienicie. Przegrałem. Jeżeli dla niego jest to powód, żeby mu iść wyśmienić się, to kim ja jestem, żeby go oceniać? Trafuri, nie będę narzekał. Sabatma... To jest jedna z tych walk, gdzie by mi się przydało, ale mimo wszystko... Ej. Czy Gaston kiedykolwiek się czegoś nauczy? Czy ja się nauczę, żeby zapisywać go? Jedno i drugie się nie wyklucza. O, Derkarze i Dekunda Stone, nice. Ja chcę moje leczenie. Rozumiem, rozumiem. Rozumiem aluzję. Bong, bong, bong. Bong, bong, bong. Bong. Bong, bong, bong. A z ciekawości, ile to za grant, tak? 270, nice. Doskonale, byleby nie mieli 5 tury. Póki nie ma 5 tury, to jest łatwe i przyjemne. Póki jeszcze mam manę. Patrząc na to, co Diana z nimi robi. No powyżej trzech nie wejdziemy, przynajmniej na tyle dobrze. Jak już mówiłem, powyżej trzech nie wejdziemy. Energy Dain... O co masz, jest ok. Tutaj są drzwi jakieś, znaczy jest brama do rozwalenia, to lepsze określenie. Chcę zobaczyć, co tu jest, bo tu są drzwi, a propos. A tam coś jest. Jezu, ile tu jest rzeczy, które tak zwane tu coś jest. Chcę zobaczyć takie małe, co jest za tamtymi rozwalanymi drzwiami. To mnie nie złapie, prawda? Prawda? Prawda?
Middle passage. O. O Boże! Mogę pójść się wyleczyć! Rozumiecie to? Idę się leczyć! Idę się leczyć! O! Dzięki Bogu. Nie chcę się drugi raz leczyć, spokojnie. And remember, never look back. Co jest ciekawości? To będzie kart Ikea chyba. A to z wyglądu tak na pierwszy oka nie widzę. Zobaczymy, jak będę miał w 80. I guess. A propos. To jest na 50. Ha. Ha. Thinking. Nie spodziewałem się, że to będzie umiejętność, którą gracz będzie mógł posiąść. Czym ty kurwa jesteś? Szczęście ma dużo siły i agility. To mówi mi wystarczająco o tym, jaki to demon. Bardzo użyteczny, co? Buffo Dine. Uuu. To wygląda już lepiej. Ouroboros. Ouroboros, czyli demon, który ma dosłownie kurwa wszystko. Czyli nic efektywnie. Znaczy co? To wygląda jak dobra fuzja. Okej, okay, to nie wygląda jak dobra fuzja. To wygląda jak okropna fuzja. To jednocześnie wygląda jak dobra fuzja, jak okropna fuzja. Nie wiem, jak się z tym czuć. Jak można być demonem, którego najwyższy statyku jest siła i mieć minus 4 do fizycznych? Poproszę o wyjaśnienia. Bo chyba coś mi ominęło. A i mogę zawsze to iść tak, I guess. Dark Flora ma teoretycznie wydaje się bez sensu. O, coś takiego. A, jest Ouroboros. A, w St. Jenny była bardziej rozmowna i ładniej mówiła. O, ja tak razu. Pisak na 54 to bardzo dziwne uczucie. Sporo nowych rzeczy w sumie. Czym ty byłeś? Twój magii. Okej, okay, ciebie na pewno nie fuzuję. Po moim kurwa trupie. Tutaj chyba nie chciałbym wykonywać tej fuzji. Null feed. Tlale chujak. Mekino Maciąga. Nope. Czemu oni tacy są? Czemu oni tacy są? Czemu tej bany statystyki taki wiem? Blight. Pandemic Bomb. To już wygląda lepiej. Może coś takiego? O, baby. To wygląda co najmniej dobrze. I panuje z tego skorzystać. Ile chcesz statusów? Yes. No co, no poison, seek, sleep, charm. Dobrze jest. Makabry chyba w czwórce oryginalnej były okropne na samym początku gry, jeżeli dobrze pamiętam. Bo też miały Blighta.
O, gry. Yes. Nie będę używał mocy dżihada po moim kurwa cupie. Sukup? Sukup? Czy ktoś w końcu się wszystkiego nauczył? Chyba nie, co? Tak, nauczył się. I git. No, sobie podbijamy średni poziom w party, więc jestem lepiej. Here we go! Jednocześnie jak patrzę na to, ile tych demonów tam gdzieś tutaj zostało po drodze do tego... do... sfuzjowania na zasadzie, że jeszcze ich nie mam. Wolałbym nie sfuzjować nowych demonów. Z drugiej strony Magan, tak? Jest, jakby z Diany się go dało sfuzjować. O Jezu. To było co najmniej interesujące. Ciebie mógłbym tak niby sfuzjować. To minus 5 na Mazjongę to nie jest coś, czym się będę przejmował. Kopium. Welcome. Witaj w mojej kuchni. Loki. To Tiamat. Dużo późnogrowych demonów, mam wrażenie. Czaj. Okej. Okay. Zastanawiam się właśnie, co poszło nie tak. A co ma Loki właściwie? Pulimpa. Uuu, wszystkie... To wygląda jak wszystkie dajne. Szkoda, że dopiero na 58, ale przynajmniej wiem, że jest do czego dążyć. Jest Ashera. Nice. Będzie na co polować to na pewno. Ciebie na razie nie chcę. Czy ciebie mogę z czegoś sensownego? Jak na twoje staty? Nie. Okej, to na razie chyba. Na razie chyba tyle będzie. Jeżeli chodzi o fuzję. I pójdę zobaczyć, co mnie czeka w tamtym cholernym pomieszczeniu, I guess. To się szło tędy. W miarę możliwości będę unikał walk, wiem, że przeczę samemu sobie, zdaję sobie z tego sprawę. Nie mam gry już, prawda? Nope. Czyli od tej walki chyba nie mogę uciec, right? Bo jak czasy też nie mam. Guess I'll fight. Przynajmniej ma na tyle dużo demonów, że mogę sobie pozwolić na to, żeby się w części ubić. Po prostu samym sprzedam liście. To już niedługo 50. Dodatkowy skill się odblokuje. Tun! Tun! Słuchaj, czy to już będzie wejście do Tsukiji Konganji? Tego właściwego? Mam nadzieję. Siema, kopa lat. Co planuję dorzucić? I mean, pierwsze to dostanę. Prawdopodobnie któryś żywiołowy atak, którego nie mam, bo wydaje mi się, że któregoś żywiołu nie mam na protagoniście. Nie wiem, czy hamy nie mam. Czy to nie jest tak, że nie mam hamy, o. No mam... No brakuje mi hamy w tej chwili. Więc jakby się dało, to bym chętnie sobie hamy dorzucił. Albo raczej hamaun. A tak to po prostu będę po kolei dajny wrzucał. I będę miał jakoś jedną przerówkę pewnie. Tak jak teraz mam to ma bufule.
Nie panujesz pan Sensei'ta? Chyba nie. Jakby... To jest jedna z tych rzeczy, o których zawsze wiem, że to jest dobre, ale jednocześnie nigdy z tego nie korzystam. Jedna z tych magicznych historii. O, dobra, idę to ten. Idę zobaczyć, co jest dalej, więc... Możemy zobaczyć, co tam jest. Też to Flynn. O nie, nie możesz zabijać Flynna. To nie trwało długo. O nie, też to fangirlowanie. Sztoki się właśnie na nas rzuci. Oh no. Flynn is our liberator. We can't lose him here. I will carry out my orders. Wniosek nie można było jej ufać. Zajebiście. Czy ma jakąś słabość? Pewnie nie, co? Jeżeli ma, to nie pośród tego... Co do tej pory użyłem. Oj. Au. Idealnie się to chyba mocno odbywa, not gonna lie. A co my tu mamy? Chyba wiem, dlaczego się teraz będzie sprawdzać. Czy mogę nie opowiadać? Chyba nie chcę z nim rozmawiać. Kurczę. Jak do tego doszło? To nie ten poziom. Tam i nie jest też jakoś specjalnie daleko od tego. A Baska i Diana, mam jedną prostą robotę. Się zdaje, czy ona nie ma słabości? Pisarno ignoruje te skarby, no? That's unlucky. Znaczy powiem tak, jeżeli to oznacza, że będzie używała tylko tych ataków, to nie będę narzekał, I guess. To trochę jak pamiętam, że w którejś personie, bodaj w trzeciej, był taki myk, że używało się Makarakarnu tylko po to, żeby boss używał Megidolonu zamiast słabości. O kurwa, kryt. O kurwa, śmierk. Ja pierdolę. Po co jestem memowany? Czego jeszcze nie zwracałem Mudo i Adji? Okej, no Adji też nie jest podatna. Głupia ma szturwa. Okej, to przynajmniej było pudło, a nie kompletna wypierdolka. Znaczy wątpię, żeby Mudo działało, ale... Znaczy, działa, to jest najlepsze, co mogę powiedzieć. Kushina gdzieś coś niedobrego stało. Czy mam kogoś, kto jest odporny na feeders, tak? Aż w sumie jej to bez różnicy, I guess. Skoro i tak ignoruje. Trochę ją podebuffuję w takim razie jakimiś talentami. Może to pomoże trochę. Yeah.
póki to nie wygląda to tragicznie, aczkolwiek niepokoi mnie to, że ona przynajmniej w teorii miała jakieś instant heal u siebie. Kiedy była u nas jeszcze jako party member i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że się tak delikatnie wydarzy. A chyba im też nie wszedł. Na wszelki wypadek sobie łyknę B i da na siebie. Nie chcę ryzykować jakichś głupich rzeczy. O, jeś hapeki kończą, to jest pozytyw. Elbę na lecie, trzymam się tutaj. To nie wygląda, jakby miało jej się udać. Kiedy się uczymy od... Ojezu, zabierzcie chwilę tego typu ode mnie. Nie chcę ich widzieć. To nie wygląda, jakbyś mogła wciąż walczyć. Such tenuous bonds they form, even against a common enemy. I grow weary of this. Maitreya. As you wish. Okay. No hejka. Her mask! Czemu nie widzieliśmy jej wcześniej bez maski? Przynajmniej tak mi się wydaje. A, bo to po prostu ja dużo spędzałem czas na jakiś wiki. Kryszna od Animateja. Humans are trapped in a cycle of their own misery. They need salvation. O, nie decyduj za nas, o. You made it this far. What did you intend to do here? Uwolnić Fena. I am honor bound to destroy you and the divine powers. You bite the hand that feeds. Who else will provide you with salvation? My sami. Yeah, we know what your so-called salvation really is. Destroying this universe and everything in it. You think we can let you get away with that? Mam lepsze pytanie, czy możemy go powstrzymać? You have no hope of true salvation. Your body and all the pain it endures are merely cages for your soul. I offer you freedom so that you may grow and find salvation. Po prostu nie, Jezu. I think we have two very different definitions of freedom. I believe we have two different definitions of death. You think death is the end of your body. And by that definition, yes. All beings in the Creator's universe should die. Czy możemy po prostu nie umieć? But after the death of the body, I shall lead the soul to a new universe. Come the next full moon, a new universe will hatch from the cosmic egg. Kosmiczne jaja? To Redux? Cosmic egg? In the new universe, you will no longer be the puppets of the Creator. Shaysha will break the ties that bind you here and lead you to a new universe now. Won't you let yourselves be devoured by Shaysha? Oczywiście. Shaysha is dead. Dead? Implikowanie, że zabicie takiego demona raz cokolwiek zrobi. Shaysha lives and dies like the sun in the sky. Shaysha will return soon enough.
impossible. Shaysha has an obligation to save humanity from this world. Myślę, że coś takiego jak śmierć mnie powstrzyma? Shaysha prawdopodobnie. I will do whatever I must to hatch the cosmic egg and herald you to the new universe. The full moon. I vow the cosmic egg will hatch by then, and nothing shall keep me from my vow. The next full moon? Not on my watch. Why don't you just get bent? Get bent. Point, Odin. Please show them out. Baliwie, proszę ich wyprosić z sali. Let us see if you are worthy of Valhalla. Czy ja naprawdę mam dwie walki z rzędu? Wy chuje. The highest honor for a warrior is to be welcomed into Valhalla. I have tasked the Valkyries with judging warriors, but you... No nie wiem, mam tutaj jedną Valkyrię. Powiem tak, powinieneś tego spodziewać, biorąc pod uwagę, że... Okej. Chyba wiem, dokąd to zmierza. O, nieważne, zdaję mu obrażenia. Jeszcze. No zobaczymy na jak długo. Nie no, Zan mu trochę zadaje. Dużo większe problemy się zaczyna, jak on stwierdzi, że czas na wpierdolić. Bywało go. Kurwa. To było po dwóch tych, po dwóch podbrefach, come on. I on mi krytnął dwa razy. Dostaję sprzeczne sygnały. Jedni mówią, że jest zajebiście, drudzy mówią, że jest chujowo. Niech się zdecydują. Jak to wygląda mi... Okej, obrona jest na zero. Czas to naprawić. Next. Zan ma stone. I za bait. Aprobuję i za bait. It's not over yet. I'm ready for a miracle. Ready if I can be. Onward. A mu jebną. Ale to zawsze parę ataków. Dobra, zacznę używać swojej many może. Wydaje mi się, że będzie miał trochę więcej sensu. Hamon się źle skończy, ale sprawdzić mogę. No, nie dodaję za dużo. Jeszcze jedna rekunda może przejść. Fidesz na atak? Trochę zadaję. Mudon? Słaby. Może? Okej, elektryczne ataki pisują. I wonder where this one it go. Quit view. Ciekawe, czy jakby się było na odpowiednio wysokim poziomie, czy można to przeżyć. Still standing. This isn't over. I co mam wrażenie, że wyczułem niepotrzebnie zasoby?
Cast yourself onto your spear. Perhaps it can at least pierce your hide. Wow, ale pojechał. No i Gaston zasługuje, ale to inna sprawa. How could I lose? Damn it. O, jak mogliśmy przegrać z jednym z najważniejszych bóstw danej mitologii? O, no ja nie wiem. This is what hopelessness feels like. You do well to remember it. Lord Dagda, show yourself. Just what do you hope to accomplish? Ciekawe, że Odin mówi do Dagdy per Lord. Dagda has betrayed us. Can this be true? I wasn't ever really on your side. To były moje sześciowymiarowe szachy. But you have chosen your own Godslayer. Surely we have the same goal. Not quite. Your big picture and my big picture are two very different landscapes. I can see that now. You struggle to be alone, while I shall see all things brought together. And once I thought we walked the same path. Lord Dagda, our new universe will be one of equals. All souls shall be divided fairly among all gods. Ale Dagda nie chce, żeby wszystko było uczciwie. Tego nie rozumiesz. False gods. Are you seriously trying the sales pitch on me? If you want to end the creator god's rule, you should bark up Lucifer's tree. You know as well as I do. Lucifer will side with... Mąka jest. Znaczy ja wiem, że to jest generalnie uznawane za niewymawialne i w ogóle, ale... Lord Dagda, you belong with us. No. I'll carve out my own path and no one, no one will stand in my way. Stand in the way of what, pray tell? Your little game of dolls. Zapomniałem, że dziś jestem te części. I have no time to waste standing against that. Dolls. What is the meaning of this? Nie, że wszyscy jesteśmy po prostu pionkami grzodakty? Nah. Are you really so blind? Or is it simply beyond the human mind? Doctor's Godslayer is a corpse. He's no longer what you'd call human. Jest to prawda. He died a few days ago. Now he's nothing more than Doctor's puppet. Biorąc pod uwagę to siedziałek, jak próbowaliśmy się sprzeciwić Dagdzie, to też jest prawda. Co tak na mnie patrzycie, jakbyście o tym nie wiedzieli? A nie, czekaj. He's but a husk, serving the will of that demon. And Doctor's will was much in line with my own. That is why he led you to break my seal at Kanda no Yashiro. What? Is that true? Nie mogę zaprzeczyć, że mogło tak w istocie być. It's not like that. They tricked us. Wystarczyło nie dać się oszukać. And I thought humans had free will. Nothing will change the fact that it was you who broke the seal. Prawda to? I suppose it was this free will that allowed him to hide all of this from you. Will you still be able to trust him? Nope, zostaniemy teraz sami. Leader, I... A pawn of the demons. Dobra, ty to możesz iść w chuj, akurat się nie przejmę. He's turning everyone against us. What should we do, Nanashi? Dobre pytanie. This is bad. Your little secret isn't going over so well. Nie będę kłamał. Mogło być lepiej. Is this Krishna's plan all along? How fragile. Are these the limits of human trust? I mean, to nie do końca jest tak, że tutaj wchodzi w grę samozaufanie. Nie, no, tak nie ufa. An inevitable disappointment. It's sickening. Influence is a poison. We should strive to be true individuals, to think freely for ourselves. My, my, doctor.
Komuś się trzeba skopać dupę, póki to nam dupa została skopana. Yep. I have to withdraw. Hey, you. What you gonna do? You'll pay for this. I'm making my exit. I suggest you escape while they're distracted. She's right. It's now or never. I mean, to brzmi jak jakiś plan. Biorąc pod uwagę, że sam Odin nas kompletnie najebał, to walka z tą z tej zebraną grupką może nie być nam na rękę. Flashbangi, nie. Zastanawiam się, jak bardzo flashbangi są efektywne. Efektywnie bogów. Nie powinny być, ale... Everyone make it? Yeah, somehow. I'm not gonna lie. That was pretty intense, guys. Oj tam, oj tam. Pity. It seems Toki dashed off in a different direction. Będziemy żałować? Not. It would seem you're unhurt. Poza tym, że jesteśmy chodzącymi zwłokami, to... Nic nam się nie stało. You lied to me. Ja nikogo nie okłamywałem. Gaston! Quiet! What do you have to say for yourself? Ja nikogo nie oszukałem? And why should I trust your lies? All this time you were a spy for the divine powers. Nie jestem w stanie zgodzić się z taką interpretacją zdarzeń, którą proponujesz, Gaston. Okej, okay. Gaston jest tutaj Hiro, który ma do powiedzenia. On jest gorszy niż Hiro. Uff. Byłaby wielka szkoda, gdyby wspomniany brat to akurat usłyszał. What? Nawar obrywający rykoszetem. I am nothing like that failure. Ajajaj. Oh, come on. Odin was simply too strong for us. Jest to prawda, Odin był o jakiś 30 poziomów za silny. What's important is for us to focus on our next move, is it not? Let's fall back to Kinchicho. I think we could all use a rest. Yep. But I need to report this to the association. Zdecydowanie potrzebujemy czasu na przemyślenia. What? Look, when I first met you guys, I didn't realize how big a mess this was. But now I see that Tokyo's in serious trouble. All because Krishna got out. Ciekawe, czyja to była stawka. Let loose by you two, no less. I can't just look past that. But we were tricked. Tak. Ja tylko wykonywałem rozkazy. Jakbym kiedyś już to słyszał. Doesn't change the facts. We didn't mean for any of this. Dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane. I know. And it might sound cruel, but you both need to step up like adults and accept responsibility for your actions. Proste. And now that this is all out in the open, we can try and get past it and move on. I mean, co by nie mówić, to była to absolutnie nasza wina, nie oszukujmy się. Bo to nawet nie jest tak, że ktoś nam przystawiał pistolet do skroni, kazał nam ich wypuścić, tylko to było dosłownie na zasadzie: o, chcemy się pokazać, że jesteśmy dojrzali, dorośli i możemy robić rzeczy. Także no... Don't worry. I've got your backs. Nozomi. Nozomi ma nasze plecy, nie to całe stowarzyszenie. Don't let Gaston get to you. Gdybym się przejmował o tym, co Gaston mówi, to już dawno by wykorkował. It's tough, ain't it? Not being human and all.
Trochę. It's not all bad. I might still be wandering by my lonesome if not for that demon giving you life. You saved me. Dało przykrością. Being able to see you isn't really a check in the plus column. Nawalny dzisiaj obrywa dosłownie z każdej strony. Nie, żeby nie zasługiwał, co? What did you say? Ready to hit the road? Yep. Pamiętacie, jak fajnie było 55 tysięcy do odebrania? Nie tym razem. I must take my leave. Be strong, Asahi. Okay. Bye, Miss Isabel. Ale przynajmniej poza Gastonem to nie jest tak, że wszyscy nas opuścili w ogóle. W sumie Gaston też został najwyraźniej. Jezu, ten strój jest tak komiczny. Tak bardzo nie pasuje. Ale i tak wygląda świetnie. Wyleczyć party. Właśnie tam się udaje. Bo chyba najbliższy punkt jest w Ginzie. Tak mnie się wydaje. Szukaj, zobaczę, czy może jakiś ten quest. Aż nie, te questów się nie odbiera. Więc nawet nie wybaczę, czy questy jakieś padły. Znaczy nie, no z tego co pamiętam, te encountery były na jakiś 20 poziom. A skoro już o tym mowa w sumie? Znaczy ja pewnie miałem cały czas to 1 HP. Upsi. O. Nawet też ich wyjadały. Nie jest tego do przerobić, I guess. Szkolonka. Questy, challenge quest. Za pomocą przedmiotów musimy skończyć walkę w jedną turę. Jeżeli dobrze widziałem. Bionizy. W 4 tury, przepraszam. Jakie mam przedmioty? Bufula Zanma. Bionizę chyba był podatny na buffy, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak się zastanawiam, co mają na myśli przez przedmioty w sumie. Chyba jest podatny na buffy, to na pewno. Mogę używać przedmiotów tutaj. To co ty masz do umiejętności? Z Younga Fighters, to na pewno atakujemy buffu. Ja, Pseraswat i ma też buffula. W sensie, czy taunt nie byłby tutaj nawet lepszy. Tutaj taunta. Może odrobinę. To jest szalatek Mirrorka. Najgorsze jest to z tymi VR-owymi walkami, że często to jest tak, że ich się trzeba bardziej nauczyć niż cokolwiek innego, ale wierzę, że tutaj zrobiłem to, co trzeba. Możemy używać kamyków. Bufu. Żyje. A. A. Może to wystarczy. Tarzan ma stony do końca. Tak jak to fabularnie teraz wygląda w skrócie.
W skrócie fabularnie wygląda to tak, że próbowaliśmy uratować Flynna. Uratowanie Flynna nie wyszło, bo Odyn nas puścił w pierdol. Ludzie dowiedzieli się, że jesteśmy chodzącymi zwłokami, które kontroluje Dagda. Mogą nam nie do końca ufać, ale póki to tylko Gatlin jest na raz kompletnie wkurwiony. Najpierw się trzeba nabuffować, a potem mieć kamienie. Właśnie wolałem to zrobić w takiej kolejności, w jakiej to zrobiłem, bo dzięki temu miałem dodatkową turę, tak? Że najpierw powiedzmy ten... Bo jeżeli bym najpierw użył taunta, to miałbym o jedną turę mniej efektywnie. Wiadomo, że te pierwsze ataki by nie weszły z buffem. Ale samo to, że są dodatkowe tury i to, że mieliśmy akurat na styk przedmiotów, to w tym przypadku raczej większy sens miało używanie ataku, a potem buffa. Zwłaszcza, że i tak chcieliśmy zrobić ten, że ta druga seria po... Bo pierwszej używaliśmy słabości, a w drugiej używaliśmy taunta, żeby... mu podbić atak i zmniejszyć obronę i potem w tej samej turze używaliśmy atak, znaczy w tej samej połówce używaliśmy atak midera jako Mushusu. Więc to nie jest tak, że traciliśmy tak naprawdę bardzo niewiele, bym powiedział. A jeżeli byśmy użyli powiedzmy najpierw taunta, a dopiero potem ataków, to byśmy to przynajmniej połówkę tracili. By nam jednego przedmiotu zabrakło i byśmy się nie wyrobili. Jakoś tak to by wychodziło chyba. Znaczy, no wiadomo, że trochę na czuja, tak, ale... Nie oszukujmy się, te walki VR-owe zazwyczaj wkładają się do tego, że trzeba się ich nauczyć tak naprawdę na pamięć, a nie jakkolwiek inaczej. Bo można mniej więcej czuć, o co chodzi, ale może być też tak... Bastarna Mazajonka pojebało cię? Nie? Można tak jak ja tutaj się ich naczuja spróbować, nie naczuja spróbować zrobić, ale nie oszukujmy się, zazwyczaj to nie wychodzi tak dobrze i trzeba próbować aż wyjdzie. Tutaj to co robiłem wydawało mi się najbardziej taką powiedzmy optymalną wersją i chciałbym wiedzieć, że najczęściej ta właśnie optymalna wersja będzie poprawna. Anyway. Na dziś to było na tyle. Dzięki wam, że wpadliście. Jutro normalnie Simu Civica, ja w sobotę na Persona normalnie będę. I tak czasu trzymajcie po. Cześć.